Moi drodzy, słuchając się Wasze potrzeby dotyczące infrastruktury drogowej, zarówno ja, jak i cały zarząd, jak i pan starosta Ryszard Niedziułka postanowiliśmy już od pierwszego roku kadencji współpracować z samorządowcami gmin powiatu kętrzyńskiego w odbudowie i rewitalizacji tej infrastruktury drogowej. Ale musimy sobie powiedzieć jedno. Nie od razu Rzym zbudowano. Nasz budżet starostwa powiatowego w Kętrzynie nie jest z gumy i nie możemy osiągnąć tego wszystkiego w jednym roku. Dlatego w zeszłym roku szereg inwestycji drogowych, dlatego w tym roku kolejne inwestycje w gminie Kętrzyn, w gminie Reszel, w gminie Srokowo, w gminie Korsze, a także w mieście Kętrzyn. I prosimy Was o cierpliwość i do końca kadencji na pewno odczujecie zmianę w infrastrukturze drogowej powiatu kętrzyńskiego. Prosimy Was tylko o cierpliwość. Proszę Państwa, w tym roku w powiecie kętrzyńskim mamy w budżecie zaplanowaną rekordową kwotę wydatków na inwestycje drogowe, bo blisko 15 800 000 zł. Dla porównania rok 2012 to były wydatki zrealizowane na drogi 2 081 000 zł. W tym okresie, analizując od roku 2012 do 2015, takim rokiem, gdzie wydatkowano znaczną kwotę środków, to było 10 milionów prawie 800 tysięcy zł w roku 2014. Tak więc rok 2016 jest rekordowym rokiem, jeśli chodzi o wydatki związane z inwestycjami drogowymi. W roku 2016 powiat kętrzyński planuje zrealizować inwestycje drogowe za łączną kwotę 15,5 miliona złotych brutto, z czego 8 milionów złotych stanowią środki zewnętrzne, między innymi w ramach programu obszarów wiejskich, jest to kwota 3 miliony złotych, oraz tak zwanej schetynówki, kwota ponad 2 miliony złotych brutto. Planujemy oddać do użytku drogi o nawierzchni asfaltowej i brukowej, około 22 km dróg. Obecnie planujemy odbiory inwestycji drogowych m.in. w miejscowości Reszel, ulica Nowowiejskiego, ulica Mazurska, jak również w Korszach realizowana jest inwestycja ulica Zielona wraz z kanalizacją deszczową. Odbiory m.in. takich małych inwestycji, to znaczy przebudowa chodników w miejscowości Nakomiady, Jankowo, jak również droga powiatowa w miejscowości Suchawa. W chwili obecnej ogłosiliśmy przetargi na wyłonienie wykonawców robót. To są pozostałe drogi, które będziemy realizować wspólnie przy współudziale gmin, jak również dwie schetynówki. To jest w gminie Reszel droga na odcinku Plenowo-Widryny oraz w gminie Barciany, gminie Kętrzyn droga na odcinku Podławki-Kiemławki-Wielkie.